Wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Janusz Tomaszewski w obecności komendanta głównego policji Marka Papała nagrodził starszego sierżanta Mariusza K. Został on ranny w sobotę w wyniku strzelaniny w Łukowie w województwie siedleckim. Podczas interwencji wobec podejrzanych o napad z bronią sierżant Mariusz K. został postrzelony w rękę i klatkę piersiową. Zdążył jednak odpowiedzieć ogniem, raniąc śmiertelnie napastnika. To nie było żadne jakieś typowe działanie policji polegające na tym wykonaniu jakichś rutynowych czynności, tylko to było działanie nietypowe i to sytuacja wymusiła takie, a nie inne zachowanie. Pana postawa powinna być tutaj wyznacznikiem postawy wielu naszych policjantów, szczególnie w tym bardzo trudnym okresie czasu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ministra w szpitalu powitał transparent o akcji protestacyjnej pracowników MSWiA. Domagają się podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Powiem szczerze, że akurat ten rząd nie czuje się odpowiedzialny za samą sytuację. 4 lata poprzedniej koalicji to jest również pewne odbicie w tej sytuacji, która jest. Są już prowadzone rozmowy z ministrem finansów na temat możliwości w jakikolwiek sposób doprowadzenia do innej sytuacji pracowników cywilnych MSW. Wiele z tych żądań i stanowisk, które zostały przedstawione, na pewno jest bardzo słuszne i będziemy starali się pomóc. Minister dodał, że pewne możliwości spełnienia postulatów zaistnieją od stycznia przyszłego roku. Na wiosnę przyszłego roku w Katyniu i Miednoje rozpocznie się budowa polskich cmentarzy wojennych, ustalili w Moskwie przedstawiciele Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Władze w Smoleńsku i w Twerze sporządziły już dokumentację kartograficzną. Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej powoła wkrótce dyrekcję kompleksów memorialnych, która będzie sprawowała bezpośrednią opiekę nad cmentarzami. Trwają ustalenia dotyczące udziału strony rosyjskiej w finansowaniu budowy. Nie wiadomo jeszcze, jakie pieniądze zostaną przeznaczone z naszego budżetu. Rada Ochrony Pamięci do końca tego roku przygotuje wstępny kosztorys budowy cmentarzy. Trzecim źródłem, myślę, że bardzo ważnym źródłem ze względów przede wszystkim emocjonalnych, jak również edukacyjnych, wychowawczych jest udział społeczeństwa. Mówię tutaj nie tylko o rodzinach i środowiskach katyńskich, ale szerokich grup społeczeństwa, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, w zbiórkach na rzecz budowy cmentarzy. Budowa cmentarzy w Katyniu i Miednoje zostanie zakończona do 2000 roku. Garrick Olson, fenomenalny amerykański pianista, przyjechał do Polski na jedyny koncert, który odbędzie się jutro w Filharmonii Narodowej. W programie recitalu utwory Chopina. Kiedy Garrick Olson wracał do Stanów Zjednoczonych jako zwycięzca 8. konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w 70. roku, czekały już na niego propozycje występów w największych salach koncertowych. Sukces warszawski pomógł mu w wielkiej karierze. Olson dysponuje ogromnym repertuarem, ale Chopinowi, którego wybitnym wykonawcą obwołano go już dawno, pozostaje wierny do dziś. Byłem w Polsce wiele razy i naprawdę uwielbiam tu przyjeżdżać i koncertować. Będę grał oczywiście utwory Chopina, który jest moim ukochanym kompozytorem i właściwie jemu zawdzięczam karierę. Może innym razem zagram Szymanowskiego, ale kłopot w tym, że to bardzo trudny kompozytor. W ostatnim sezonie Garrick Olson prezentował cykle recitali z wszystkimi solowymi kompozycjami Chopina w wielu miastach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy. Jutro kolej na Warszawę. Posłuchajmy informacji o pogodzie. Agnieszka Dymecka. Dobry wieczór Państwu. 20 stopni w listopadzie to ewenement, a właśnie taka temperatura spodziewana jest jutro na Pogórzu. Już dziś było cieplej, w górach zaczął wiać halny i zniknęły resztki śniegu. Jutro halny będzie wiać z jeszcze większą prędkością, przekroczy 150 km na godzinę. Ciepłe powietrze napływa z południa, a skierował je niż znad Francji. Chmurami przykrywa niemal całą zachodnią Europę. Pada już także u nas na północnym zachodzie. Niż kieruje się ku Danii. W większości krajów Europy temperatura przekroczy 10 stopni. Najcieplej będzie we Włoszech, powyżej 20 stopni. W nocy prawie wszędzie będzie się chmurzyć, miejscami padać deszcz. Jedynie w Małopolsce przez całą noc pogodnie. Ciepło od 3 stopni na północy, 5 w głębi kraju, do 10 na południu. W dzień na Pojezierzu Pomorskim słońca niewiele. Często będzie się chmurzyć i miejscami padać, ale za to dość ciepło, od 8 do 10 stopni. W Wielkopolsce również deszcz, ale rzadziej będzie padać i można liczyć na więcej słońca, do 15 stopni. Także na Dolnym Śląsku na zmianę słońce i deszcz. Na górnym przez cały dzień pogodnie. Bardzo ciepło, od 15 do 20 stopni.
Na Pojezierzu Mazurskim będą przeważać chmury, które gdzieniegdzie przyniosą deszcz. Słońce pokaże się jedynie na krótko. Ciepło do 10 stopni. Do 14 stopni wzrośnie temperatura na Mazowszu. Będzie dość słonecznie. Również w Małopolsce nie zabraknie słońca i będzie ciepło od 15 do 18 stopni. Ciśnienie spada, teraz wynosi 987 hektopaskali, jutro o 2 hektopaskale niższe. Wiatr z południa umiarkowany i silny na południu w porywach przekraczający 100 km na godzinę, a halny w górach będzie wiać z prędkością ponad 150 km na godzinę. Na Pomorzu w poniedziałek znów pogodnie, w Wielkopolsce tylko w niedzielę będzie padać. Na Śląsku w sobotę deszcz, potem bez deszczu, ale wiele chmur. Na Mazurach weekend pogodny, na Mazowszu tylko w sobotę ładnie, w Małopolsce od niedzieli słońce.